Jacek Dziedzinkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest pani Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jeszcze Nowoczesna czy już Platforma? Zdecydowanie Nowoczesna, ja przepraszam, ale... Można odnieść takie wrażenie, że Nowoczesna właściwie stała się częścią Platformy. Nie, wręcz odwrotnie, jesteśmy bardzo stabilną koalicją. Podpisaliśmy jakieś tam porozumienie koalicyjne. Nie, chodzi o to, że trzeba przygotowywać już dokumenty, trzeba przygotować dokumenty do rejestracji komitetu koalicyjnego, ponieważ to są konkretne wymogi formalne. Startujemy jako koalicja, jako typowa koalicja dwóch partii. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Mogę powiedzieć śmiało, że... Platforma i Nowoczesna, bardzo duże. No nie, jest to duże przedsięwzięcie, ponieważ nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że są najbardziej skomplikowane, jeśli chodzi o ilość podmiotów, o strukturę wybory, z wszystkich wyborów, które mamy do czynienia. Dlatego, że jeżeli ma pan, czy pan na wybory do Parlamentu Europejskiego, to jest kwestia 13 list. Jeżeli pan patrzy na wybory do Parlamentu Krajowego, to kwestia senatorów i nam 41 list. I na ile Nowoczesna podmiotowa jest w tej relacji z Platformą? Ja muszę powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na sejmiki, no to jeżeli jest 85 okręgów wyborczych, a mamy 21, jeżeli spojrzymy na fakt, że mamy rzeczywiście całkiem sporo pierwszych miejsc do różnych wyborach do Rady Miasta, że ta koalicja rzeczywiście za każdym razem wybór na przykład kandydata, nie wiem, na prezydenta, to jest, musi być nasza wspólna decyzja, jeżeli nie jest zaakceptowany przez jedną ze stron, no to po prostu ten kandydat nie jest wspólnym kandydatem. Ale wy to uzgadniacie, czy Grzegorz Schetyna decyduje, a pani musi się tylko uśmiechnąć właśnie i zgodzić się? To polega, że uzgadniamy i że bardzo często również wspólnie rozwiązujemy problemy, jeżeli one się pojawiają. Czyli jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mamy dobrego kandydata, to wspólnie go szukamy. Czyli realnie rzecz biorąc, jest w Nowoczesnej, w tej koalicji jest znacznie więcej niż wszyscy myślą. Ciekawe, co myśli o tym Grzegorz Schetyna. Jakim partnerem jest Grzegorz Schetyna? Bardzo dobrze się współpracuje. Pani go krytykowała tutaj w tym studio niejednokrotnie, że nie nadajeś na lidera. No nie będę wyciągał cytatów, ale było bardzo gorzkie. Może się okazuje, że Grzegorz Schetyna zyskuje przy bliższym Poznaniu. Nie, rzeczywiście... Spacyfikował panią. Dlaczego to oceniamy tak jednostronnie? Nie, dobrze nam się współpracuje. No troszkę tak to wygląda, że pani poniekąd wygląda jak asystentka Schetyny dzisiaj. Z tym się nie zgadzam. Przynajmniej ocena ze strony Nowoczesnej, ludzi Nowoczesnej, jest to, że bardzo partnerskie są te układy. Widział pan, czy ostatnią tą konwencję wspólną dotyczącą 550-lecia, gdzie jest jakiś tam był udział nasz, mimo tego, że jesteśmy podmiotem, który nie ma takich tradycji związanych z parlamentaryzmem, no bo jesteśmy pierwszą kadencją. I kwestie każdej konwencji wyborczej, gdzie rzeczywiście widać jest naszą obecnością bardzo, bardzo wyraźnie. Nie, rzeczywiście jest to, porozumienia są w niektórych okręgach, oczywiście w niektórych regionach to przychodzi dużo łatwiej, że tam ta współpraca się układa, bo to jest kwestia, wie pani, przy takich wyborach to jest wola szefów, prawda, w tym wypadku Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer, a potem ona musi się przełożyć tam coraz niżej. No ale to chyba Schetyna jest bardziej szefem wszystkich szefów w tych relacjach. Zdecydowanie jest przewodniczącym większej partii, co do tego nie ma chyba wątpliwości, większej partii, która ma większe tradycje chociażby samorządowe. Ale te wybory pozwolą Nowoczesnej na wprowadzenie szeregu radnych i to radnych, którzy będą naszymi nowymi radnymi, bo my nie mieliśmy dotychczas radnych, pozwolą na zaakcentowanie naszego programu, jeśli chodzi o miasta. Na przykład teraz był taki ciekawy wywiad w Onecie, czy tekst w Onecie o tym, że większość programu Jarosława Wałęsy w Gdańsku to jest program Ewy Lider, która rzeczywiście została bardzo dużo z tego, co zaproponowaliśmy, przyjęte. W Łodzi również nasze propozycje programowe będą przyjęte. W Krakowie będziecie mieli swojego kandydata, który stanie przeciwko Jackowi Majchrowskiemu? Ja cały czas jeszcze liczę na takie refleksje ze strony pana prezydenta Majchrowskiego, dlatego że uważam, że błędem będzie, jeżeli doprowadzi do sytuacji, w której ostatecznie zerwie to porozumienie, bo już właściwie można powiedzieć, że zerwał i będziemy musieli wystawić swojego kandydata, dlatego że to jest niedobrze dla Krakowa i dla szansy zwiększającej się w tym momencie pani Wasserman. Ja nie wiem, czy on liczy na przyszłą jakąś współpracę z PiS-em, czy on może liczy na to, że nie wystawicie kandydata, przez co nie ma takiej możliwości. Będzie miał większe szanse. Musimy naszym wyborcom zaproponować, jeżeli proponujemy po pierwsze listy do Rady Miasta, po drugie musimy zaproponować kogoś, kto będzie reprezentował nasz program. Jeżeli ktoś nie chce współpracować i nie chce proponować rozwiązań związanych z naszym programem, to nie można go na siłę czynić swoim kandydatem. Czyli Nowoczesna, Platforma, koalicja wystawią wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, przeciwko Jackowi Majchrowskiemu. Tak. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, to tak. I pan prezydent Majchrowski bardzo dobrze sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast mam wrażenie, czyli możecie pomóc Małgorzacie Wasserman w zwycięstwie. Ja mam wrażenie, że zwyciężają jakieś partykularyzmy ze strony nawet nie prezydenta Majchrowskiego,
Jankowskiego, tylko jego ludzi, jego radnych, którzy boją się znaleźć na jednym liście. Kto mógłby zostać kandydatem Platformy Nowoczesnej na prezydenta Krakowa? Obiecaliśmy, że w ciągu tygodnia to ogłosimy. Ale to byłaby osoba z Nowoczesnej czy z Platformy? Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, w ciągu tygodnia to ogłosimy. Zawsze może być też jeszcze ktoś ani nie z Nowoczesnej, ani z Platformy. 21 października prawdopodobnie będą wybory samorządowe. Pani jest jedną z tych osób, która obawia się, że one mogą zostać sfałszowane, że obóz rządzący może je zafałszować, jak mówi Jarosław Kaczyński o poprzednich wyborach samorządowych? Oni stworzyli przede wszystkim narzędzia do tego fałszowania. W związku z tym, jeżeli ktoś ma dobre intencje, to nie tworzy narzędzi do fałszowania wyborów. Narzędziem do fałszowania wyborów jest możliwość zmiany znaczka na karcie do głosowania, czyli zamazania jednego znaczka i zaznaczenia znaczka w innym miejscu poprzez przecięcie, dowolne przecięcie linii. Jeżeli dotychczas była zasada prosta, miał być jeden znaczek, on miał być jako krzyżyk i każda karta, która zawierała inne zamalowywania w innych miejscach, uznałaby była za kartę nieważną. Natomiast w tej chwili PiS tak zmienił przepisy, że otworzył furtkę do fałszowania wyborów. Co to oznacza? Oznacza to, że Polacy powinni masowo zgłaszać się do komisji wyborczych, że powinni masowo zgłaszać się na mężów zaufania po to, żeby najzwyczajniej w świecie patrzeć na ręce. Czy patrzy pani się na ręce Ryszardowi Petru, swojemu byłemu koledze partyjnemu, i ma pani wrażenie, że to jest szkodnik? Tak jak Leszek Balcerowicz? Ja myślę, że Leszek Balcerowicz bardzo jasno rozumie, co jest w tej chwili najważniejsze, że w tej chwili to nie jest czas na jakieś egoizmy czy partykularyzmy, tylko jest czas rzeczywiście budowania czegoś szerszego po to, żeby zwyciężać. To jest, w tej chwili mamy pierwsze z czterech wyborów. Tych wyborów nie można przeczekać. Tak jak powiedziałam, właściwie największy ciężar wyborczy bierze na siebie w tej chwili Koalicja Obywatelska, bo są te pierwsze wybory, które są najtrudniejsze, którym najtrudniej jest budować koalicję, dlatego że właśnie trzeba zejść z nią bardzo nisko, czyli trzeba zawierać porozumienia No dobrze, ale wyobrażam sobie, że w przyszłości moglibyście się zjednoczyć jako Nowoczesna, Platforma, Plan Petru, PSL, stanąć wspólnie z rękami podniesionymi? Ja mówię bardzo często o tym, że na wybory, szczególnie 2019 roku, powinna być szersza koalicja, czyli że ona powinna również obejmować PSL. Ryszarda Petru również? Ja nie wiem, na razie nie widzę, żeby miało co obejmować. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, no to też się zmienia sytuacja. Kiedy jeszcze rozmawialiśmy, prawdopodobnie przy poprzedniej rozmowie, nie było pomysłu Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby tak zmienić ordynację, żeby liczyły się tylko duże bloki. Przy okręgu trzymandatowym i przy poparciu PiS-u na poziomie, tak jak w tej chwili mają, nie wiem, 37-38%, oznacza, że realny próg wyborczy jest na wysokości 19%. Czyli oznacza, że żaden podmiot, który ma mniej niż 19%, nie ma szansy wziąć mandatu do Parlamentu Europejskiego w okręgu trzymandatowym. A okręgi mają być od 3 do 6-mandatowych i to większość ma być prawdopodobnie 3-mandatowe. To oczywiście zmienia zupełnie scenę polityczną. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński zrobił to po to, żeby zabetonować swoją część, czyli żeby nie było pomysłów, nie wiem, Macierewicza, Rydzyka na stworzenie jakiegoś ugrupowania na 8-10%. Natomiast w ten sposób zaburzył w ogóle szansę bardzo wielu Polaków na posiadanie swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. Bo w Parlamencie Krajowym stosuje się system Donta i okręgi wyborcze, one są od 7 do 20 osób mandatów, czyli znacznie większe, po to, żeby zbudować w miarę stabilną większość, która ma szansę mieć stabilny rząd w kraju. W przypadku Parlamentu Europejskiego to uzasadnienie nie ma zupełnie sensu, dlatego że tam się nie tworzy większości, która sprawuje rząd. Tam się buduje różne koalicje w zależności od sprawy. W związku z tym wszystkie prawie kraje, 20 chyba bodajże, 18 krajów ma w ogóle taką czystą listę krajową, tak żeby jak najwięcej nurtów mogło znaleźć się w Parlamencie Europejskim. I zmiana ordynacji do Parlamentu Europejskiego proponowana przez PiS, realnie rzecz biorąc, po pierwsze to jest zawłaszczenie rzeczywiście mandatów mniejszych ugrupowań i zmusza nas do współpracy również na wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy zmuszeni będziecie również do współpracy na wybory prezydenckie i na wygenerowanie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich? Ja myślę, że znacznie za wcześnie. Jeżeli pan przypomni sobie wybory 2015 roku, Andrzej Duda jako kandydat pojawił się na kilka miesięcy przed i co więcej był wtedy praktycznie no-name'em. To znaczy, Dzięki czemu bardzo szybko rozpoznawalność zdobył. Tak, ale faktem jest również, że wtedy wcześniej był europarlamentarzystą, ale człowiekiem, który praktycznie większość z nas nie wiedziała, kim jest Andrzej Duda, prawda? Musieliśmy sobie sprawdzać na zdjęciach, kto jest kandydatem. Czy to nie Piotr Duda z Solidarności? Dokładnie, czy to na przykład nie Piotr Duda z Solidarności. W związku z tym mówienie o wyborach prezydenckich
dzisiaj, które mają być w 2020 roku, jest jeszcze mocno przedwczesne, szczególnie, że byłoby to inaczej, gdybyśmy nie mieli w międzyczasie żadnych wyborów. Czyli ale to wy, politycy opozycji, mówicie o tym, że chcielibyście, żeby Donald Tusk wystartował. To wy wywołaliście ten temat, a nikt inny. Nie zupełnie. Grzegorz Schetyna mówi, że liczy na to, że Donald Tusk będzie kandydował. Pani mówi, wszyscy politycy Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk się nie kwapi. Ja rzeczywiście oczekuję tego, że on stanie do boju w roku 2020. Dlaczego pani oczekuje, że Donald Tusk stanie do boju? Wydaje mi się, że to jest taki... Mamy ten cykl wyborów i dla mnie jest oczywiste, że w tej chwili są pierwsze wybory te samorządowe, gdzie trzeba jak najwięcej samorządów, jak najwięcej sejmików, żeby pozostały w rękach tego, co byśmy w tej chwili nazwali Koalicją Obywatelską, na przykład ze współpracy również z PSL-em, który startuje oddzielnie, czyli w układzie tej obecnej opozycji parlamentarnej. Jeżeli okazałoby się, że na przykład połowa sejmików jest wygrana, to byłby już bardzo duży sukces, bo ja przypomnę, że 3 lata po wyborach 2007 roku, czyli wtedy, kiedy PiS rządził, kiedy Platforma rządziła, Platforma przejęła władzę we wszystkich 16 sejmikach wojewódzkich. Powiem więcej, po 7 latach rządów jest współrządząca w 15 sejmikach wojewódzkich. Czyli jeżeli PiS nie okazałoby się, że ma rządzić, nie wiem, w ponad połowie sejmików wojewódzkich, to można nazwać to ich wielką porażką. W związku z tym najpierw mamy zadanie na wybory do samorządowe. Tak. Potem mamy zadanie na wybory parlamentarne. Po to, żeby utrwalić koalicję, rozbudować ją na przykład o PSL, który SLD? Współpracuje. Nie wiem, SLD na razie zachowuje się w ten sposób, że głównie nas atakuje. Mhm. To, co robi w tej chwili pan przewodniczący Czarzasty, to jest głównie ataki na Koalicję Obywatelską. Podobno po wyborach i tak przyjdziecie na kolanach do SLD. No właśnie, no mniej więcej takie teksty, to nie buduje współpracy. No trudno sobie wyobrazić, że do wyboru sporo czasu, jeszcze możecie się ugłaskać, dogadać pani ze Schetyną, o którym pani też mówiła same złe rzeczy. Ja mówiłam w pewnym stopniu, że uważam, że na przykład nie było chemii, nie było szansy współpracy. Mówiła pani, że nie nadaje się na lidera? Nie, tego nie pamiętam, ale myślę, że... Tak, oczywiście. Tu w tym studiu mówiła pani, że Grzegorz Schetyna nie nadaje się na lidera. Natomiast nie zmienia to faktu, że na rok 2019 ta koalicja powinna być maksymalnie szeroka, również o środowiska lewicowe. Dlatego, że rok 2019 może być zasadniczy. Jeżeli się zmieni jeszcze ordynacja na taką ordynację, którą proponuje PiS, to realnie rzecz biorąc to w ogóle może zmienić rzeczywistość. I co, opozycja nie jest w stanie wygenerować swojego kandydata, tylko zwraca się po Donalda Tuska? Ale przepraszam, Donald Tusk jest kandydatem opozycji, jest człowiekiem wywodzącym się z Platformy Obywatelskiej, jest człowiekiem, który... No jeszcze nie jest, bo nie zdecydował, czy będzie kandydował, czy nie będzie kandydował. Ja powiedziałam, że jest człowiekiem i jest kandydatem potencjalnym. Ale Nowoczesna nie jest w stanie przedstawić swojego kandydata poprzednim razem, kiedy były wybory prezydenckie. Ryszard Petru kandydował. Czy szefowa Nowoczesnej... Ryszard Petru nie kandydował w żadnych wyborach prezydenckich. Jak to nie kandydował? No oczywiście, że nie kandydował, panie. Pani nie będzie kandydować jako szefowa partii w wyborach Ryszard prezydenckich? Ryszard Petru nie kandydował w wyborach prezydenckich. Ja również nie mam ambicji kandydowania na prezydenta Polski. Natomiast dla mnie jest oczywiste, że musimy wybrać takiego kandydata, który zwycięży, bo to ma być domknięcie. Jeżeli w 2019 roku Koalicja Obywatelska wygrywa, to domknięciem, czyli szansą zmienienia bardzo wielu zapisów, przepisów, które wprowadził w tej chwili PiS, jest posiadanie prezydenta. A jeżeli nie będzie chciał kandydować, to co? To kogo wybierzecie? Ja myślę, że do tego czasu jeszcze się pojawi wielu bohaterów. Ale jak to się pojawi, to nie musi być. Już nie. Musi być przygotowywany. Rozmawialiśmy na początku, zaczęliśmy od Andrzeja Dudy. Andrzej Duda w roku 2015 był no name. A może macie krótką ławkę? Może macie po prostu krótką ławkę na takiego lidera, na osobę, która mogłaby być taką lokomotywą. Jestem przekonany, że jest wiele osób, które dokładnie do tego się nadają, natomiast w tej chwili... To niech mi podasz dwa nazwiska osób, które się nadają na prezydenta opozycji. Proszę. W tej chwili pojawienie się ich to jest tak naprawdę palenie tych osób, a nie ich budowanie. Czy po wczorajszym spotkaniu prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem ma pani wrażenie, że Stany Zjednoczone mogą być gwarantem bezpieczeństwa Polski? Czy w ogóle problem polega na tym, że przemija znana nam postać świata? My nie jesteśmy do tego kompletnie przygotowani. To, co się działo w ta rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, pokazała, że my po pierwsze nie jesteśmy bezpieczni, że my jesteśmy, że piłka nie jest nie tylko boiska, ale my wręcz jesteśmy na aucie w tej swojej rozmowie. Dziś nad naszymi głowami toczą się rozmowy. Widać, że na przykład kwestie gazociągu. My liczyliśmy, że Donald Trump, jeśli chodzi o Nord Stream, wystąpi w tej kwestii jako kwestii strategicznej związanej z bezpieczeństwem. Z bezpieczeństwem Ukrainy, z bezpieczeństwem Polski. O Nord Stream 2, tak? Tak, a Nord Stream 2 wyraźnie Donald Trump traktuje tylko jako kwestię transakcyjną, jako kwestię konkurencji, czyli kwestię tego, czy dostarczy nam swój skroplony gaz ze strony Stanów Zjednoczonych, czy będziemy kupować tańszy gaz z Rosji. My to traktujemy zupełnie inaczej. Dodatkowo
I my mieliśmy kiedyś szansę, bo byliśmy w dobrych stosunkach zarówno z krajami Unii Europejskiej, z ważnymi krajami Unii Europejskiej, chociażby w ramach Trójkąta Weimarskiego, jak i ze Stanami Zjednoczonymi, do tego, żeby być w pewnym stopniu pomostem między jednymi i drugimi naszymi partnerami. Naszą gwarancją bezpieczeństwa, to co zapewnia nam bezpieczeństwo, to jest tylko ścisła współpraca tych dwóch partnerów. Tych dwóch partnerów, czyli mam na myśli i Unii Europejskiej, Europy i krajów NATO z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tej chwili, kiedy następuje tarcie, jeżeli nie powiemy o wojnie wręcz tych dwóch partnerów, wojnie handlowej chociażby, to my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ja wezwałam 9 lipca, czyli tuż przed szczytem NATO, zaapelowałam do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ zupełnie zmienia się sytuacja geopolityczna. Teraz po tym spotkaniu Trump-Putin powinna zostać zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Tak, dlatego że jeżeli na szczycie NATO Trump mówi, albo po szczycie NATO mówi, że jego wrogiem jest Unia Europejska, prawda? I to stopniując mówi, że większym wrogiem jest Unia Europejska niż Rosja, to dla nas ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. My oczywiście powinniśmy myśleć też o tym, że ponieważ bliżej mamy kontakty z Unią Europejską, jesteśmy tu bliżej, w związku z tym powinniśmy budować czy w ramach PESCO, czy w ramach innych programów bliską współpracę z krajami Unii Europejskiej również o charakterze militarnym. Natomiast jeżeli pan czyta to, co się dzieje u pana generała Polko, pana generała Gocula, to widać, że my jesteśmy w tej chwili kompletnie rozbrojonym krajem. Jesteśmy krajem, w którym minister Macierewicz bardzo się przyczynił do tego, żeby utrwalić tą bezbronność poprzez braku zakupu nowoczesnych śmigłowców. Ale pan prezydent nie widzi niczego złego i urzędnicy pana prezydenta w spotkaniu Tusk, Trump, Putin. Mam wrażenie, że większy niepokój... I zabiegają o spotkanie bardzo z prezydentem Trumpem i zaproszenie do Białego Domu. Zrobiliśmy wszystko przez kilka miesięcy, przez głupią ustawę o IPN-ie, która niestety okazała się masakrą, którą zmieniono chyba na skutek właśnie nacisków dokładnie Stanów Zjednoczonych. Dobrze, że ją zmieniono, szkoda, że tak późno. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której takim sukcesem prezydenta Andrzeja Dudy jest to, że zrobił sobie z nim zdjęcie gdzieś między windą a toaletą prezydent Trump. Jeżeli chcemy być traktowani podmiotowo, jeżeli chcemy mieć rzeczywiście możliwość zadbania o nasze bezpieczeństwo, to ten stopień współpracy musi wyglądać zupełnie inaczej. To rzeczywiście musi dojść do realnego spotkania, o którym Donald Trump będzie wiedział w ogóle, z kim się spotyka. No bo ja mam wrażenie w tej chwili, że Donald Trump wie, z kim się spotyka, jak się spotyka z Donaldem Tuskiem, natomiast absolutnie nie wie, z kim się spotyka, jak się spotyka z Andrzejem Dudą. Powinno dojść do tego spotkania prezydenta Polski z prezydentem Stanów Zjednoczonych w Białym Domu? Uważam, to będzie dobry znak, jeżeli jesienią na przykład dowiemy się, że jest takie zaproszenie na spotkanie? Warunek ten, że po pierwsze będziemy mieli tam coś do powiedzenia, czyli jeżeli będziemy mieli jakieś propozycje. Po drugie, warunkiem jest też to, że my nie wyjdziemy z założenia, że my mamy się całkowicie zdawać na Stany Zjednoczone, zapominając o tym drugim filarze, jakim jest bezpieczeństwo związane z Unią Europejską. Jeżeli nie będziemy budować krajów współpracy z krajami Unii Europejskiej, które są w NATO jako filaru oczywiście całego NATO, to my będziemy w pewnym momencie bezbronni, będziemy zdani na kraj, który jest bardzo daleko od nas. A widać, co Trump mówi o NATO. Coraz bardziej mówi, zgodnie z jego doktryną America First, coraz częściej mówi, że jemu on patrzy na to transakcyjnie, czy jemu się opłaca, czy nie. Mówi, dlaczego mamy tak długo, żeby partycypować? Dlaczego mamy być traktowani przez kraje Europy jako... Ale przecież ma rację, że część krajów NATO nie dokłada się zbyt wiele. Za moment się okaże, że jeżeli spojrzymy na to nasze 2% PKB, które my wydajemy, którym się szczycimy, że jesteśmy jednym z tych krajów... A może być krajów, wkrótce 2,5? Tak, to się okaże, że na dozbrojenie, na to, na czym najbardziej zależy naszym partnerów, czyli wzmocnienie naszej siły armii, wydajemy stosunkowo mało. Bo tam jest bardzo dużo wydatków takich, albo nazwijmy to sztywnych, osobowych, albo wydatków, które nie budują realnej siły militarnej Polski. Patrzy pani na Trumpa i jakie ma poczucia? Niestety bardzo nieobliczalnego polityka. Polityka, z którego nie można się czuć bezpiecznie, ale polityka, który w dzisiejszym trochę szalonym świecie ma dużą szansę być prezydentem na kolejną kadencję. Więc musimy nauczyć się żyć z tym, co mamy. I jeżeli musimy się nauczyć w tym zmieniającym się świecie, to musimy, mam pytanie, jaką grę w tej chwili gra PiS, jeśli chodzi o politykę międzynarodową? Czy ma jakikolwiek pomysł? Bo przez długi czas polityka zagraniczna PiS-u była zdeterminowana przez to, co się dzieje w kraju. Czyli mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której jednoznacznie wszystko to, co robiono, robiono na pożytek krajowy, słupków wyborczych. I
W tej chwili trzeba myśleć trochę bardziej ponadpartyjnie, ponadpolitycznie, bo w zmieniającym się świecie trzeba umieć stawić czoło wyzwaniom. I ostatnie pytanie, czy milionerzy powinni wspierać osoby niepełnosprawne? Z tego co widzę, to jeżeli chodzi panu o tą daninę solidarnościową, to nie będą milionerzy, tylko każdy będzie wspierał program nowy z Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam, że powinniśmy zrobić wszystko i to powinna być deklaracja, jest to deklaracja strony Nowoczesnej, że w przyszłości podatki będą tylko zmniejszane, a nie podwyższane. Dlatego, to, że to jest podwyższenie podatków? Oczywiście, że to jest podwyższenie podatków. Danina nie jest niczym innym, tylko dodatkowym podatkiem. Tam będzie oczywiście wchodziło, bo tam jest związane to z Funduszem Pracy, więc będą dokładać się przez Fundusz Pracy również przedsiębiorcy. Gdyby można było, jeżeli na Fundusz Pracy nie jest potrzebne tyle środków, to można obniżyć te wpłaty, które są ze strony przedsiębiorców. To, co robi PiS, to coraz głębiej sięga do kieszeni Polaków. Opłata paliwowa też nie miała zwiększać cen paliw, a ceny paliw sukcesywnie rosną. Niedługo rzeczywiście osiągniemy szóstkę Morawieckiego, czyli 6 zł za litr paliwa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Dziękuję.